Dzień dobry, witam serdecznie w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych portalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się pytaniem dotyczącym, no można ogólnie powiedzieć, trudnych relacji rodzinnych i trudnej sytuacji rodzinnej. Z pytaniem zwróciła się do nas Pani Jolanta. Pani pyta, co mówi prawo spadkowe w przypadku, gdy jedna z dwóch córek dała matce pieniądze w wysokości 70% wartości rynkowej mieszkania, które to mieszkanie matka potem mogła wykupić po zmarłym mężu jako pracownikowi zakładu. No, jako wdowie przysługiwała 30% bonifikata przy zakupie, więc jak rozumiem te pieniądze uzyskane od córki matka wykorzystała na wykupienie tego mieszkania. Teraz pani pyta, czy córka, która wspomogła matkę finansowo przy zakupie mieszkania, miała prawo nakazać matce, by ta dokonała następnie notarialnej darowizny mieszkania dla własnej córki, czyli córki tej matki, która uzyskała darowiznę, to znaczy przekazała darowiznę, czyli babcia zapisała to mieszkanie wnuczce. No i tutaj pani pisze, że prawdopodobnie udało się to osiągnąć córce poprzez wmówienie babci, że skoro córka dała pieniądze na zakupienie czy wykupienie mieszkania, to ma prawo teraz żądać od babci no, przepisania czy darowania mieszkania wnuczce. I czy takie zmanipulowanie matki jest karalne? Pani prosi o odpowiedź. No, zaczynając od prawa spadkowego, pani pyta, co prawo spadkowe mówi na ten temat. Ono w zasadzie co do kwestii karalności nie ma nic do rzeczy, bo prawo spadkowe zajmuje się kwestiami no, zasadniczo majątkowymi, związanymi z przysporzeniami spadkowymi. Więc w kontekście prawa spadkowego to, o czym możemy powiedzieć, to ewentualne roszczenie o zachowek po babci przysługujące drugiej córce. I nie wiem, czy babcia jeszcze żyje, czy nie, natomiast no, roszczenie o zachowek, tak jak w kilku wcześniejszych programach mówiliśmy, obejmuje również, znaczy majątek, który, od którego obliczany jest zachowek, obejmuje również darowizny dokonane na rzecz zstępnych, czyli w tym przypadku na rzecz wnuczki. No i można byłoby się domagać sumy pieniężnej od majątku, który obejmuje również tę darowiznę. Zachowek, jak przypominam, generalnie obejmuje połowę tego, co osoba uprawniona uzyskałaby przy dziedziczeniu ustawowym. No zapewne takie roszczenie o zachowek mogłoby być skierowane wobec wnuczki, która uzyskała przysporzenie jakby kosztem tej drugiej siostry, bo ona, rozumiem, jest tutaj pokrzywdzona. I przy czym, jeżeli nie udałoby się wyegzekwować go od siostry, bo uprawniony swoje roszczenie do obdarowanych może kierować dopiero wtedy, gdy nie otrzymał pełnego zachowku od spadkobierców. No, druga możliwość to jest uznanie tej siostry za niegodną dziedziczenia. Jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że doszło tutaj do jakiegoś poważnego naruszenia prawa, tak naprawdę do przestępstwa. Zgodnie z artykułem 928 Kodeksu Cywilnego, spadkobierca może zostać uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia, jeżeli 1. dopuścił się umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, 2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności. No i 3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. No i taki spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. No i to jest jakaś możliwość, mogłaby tu wejść w grę ewentualnie przesłanka ta pierwsza, tego ciężkiego przestępstwa. Zaraz powiem, o jakim przestępstwie moglibyśmy tu mówić. No ale tu rzeczywiście trzeba było udowodnić, że doszło do jakiegoś zmanipulowania, wykorzystania niewiedzy czy przymusowego położenia mamy, która rozporządziła ten majątek, tym swoim majątkiem, tym mieszkaniem w sposób dla niej niekorzystny. A nie wystarczające jest to, że po prostu no, komuś nie podoba się sposób rozporządzania jej majątkiem. I
O jakim przestępstwie moglibyśmy tu mówić, które byłoby karalne? To, o czym pani mówi, jako o zmanipulowaniu matki w celu jakiegoś wykorzystania jej majątku i przekazania wnuczce. Mamy przestępstwo oszustwa z artykułu 286 kodeksu karnego, który mówi, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. No i teraz przeanalizujmy, czym jest to przestępstwo. Pierwszą czynnością, pierwszą przesłanką, która prowadzi do popełnienia oszustwa, może być wprowadzenie ofiary w błąd. No i ten błąd to jest określany jako niezgodność pomiędzy obiektywną rzeczywistością a jej postrzeganiem przez pokrzywdzonego. O wystąpieniu błędu możemy mówić w szczególności wtedy, gdy pokrzywdzony jest przekonany, że istnieją pewne okoliczności, które jednak nie mają miejsca, lub gdy nie jest świadomy występowania tych okoliczności. Czyli w tym przypadku moglibyśmy o takiej sytuacji mówić, gdyby babcia tak naprawdę nie chciała przepisać tego mieszkania na wnuczce, ale została przez swoją córkę przekonana, że jest do tego w jakiś sposób przez prawo zobowiązana i prawo od niej tego wymaga. Coś takiego pani napisała. Być może to jest taka sytuacja. No, druga przesłanka alternatywna to wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania, czyli wykorzystanie błędu, w jakim znajduje się ta osoba, to jedno, ale druga to wykorzystanie tego, że nie jest ona w stanie zrozumieć swojego postępowania oraz jego skutków. No dlaczego? No ze względu na przykład zbyt młody wiek, albo w drugą stronę podeszły wiek, upośledzenie psychiczne, niedorozwój umysłowy. No tutaj jak mówimy o babci, no to pewnie ten podeszły wiek, czy jakieś problemy z tym związane, jakieś choroby wieku starczego mogłyby wchodzić w grę. No i kolejna kwestia to niekorzystne rozporządzenie. Czy rzeczywiście możemy mówić o tym, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia, czyli do takiej sytuacji, w której sprawca doprowadza inną osobę do rozporządzenia, które jest niekorzystne z punktu widzenia interesów tej osoby lub innej osoby pokrzywdzonej, czyli na przykład drugiej córki. No, też trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć, no, czy jeśli babcia wykupiła mieszkanie z pomocą finansową swej córki, a następnie zapisała to mieszkanie własnej wnuczce, którą pewnie bardzo kocha i chce dla niej jak najlepiej, no to też nie jest to sytuacja, w której tak łatwo będzie mówić o niekorzystnym rozporządzeniu majątkowym. Także z całego kształtu tych okoliczności musi wynikać, że doszło do oszustwa, czyli albo został wykorzystany błąd, albo no, niezdolność do prawidłowego pojmowania swojego działania, no i że doszło do niekorzystnego rozporządzenia swoim majątkiem. Jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić taką sytuację, no to taka osoba może odpowiadać karnie rzeczywiście za przestępstwo oszustwa, a w dalszej kolejności, już w ramach postępowania cywilnego związanego no, z kwestiami spadkowymi, może zostać na przykład uznana za niegodną dziedziczenia. Bardzo dziękuję za uwagę.